A oto kolejny odcinek z gry Crusader Kings 2, jestem Treshan, a to jest nasza Polska pod wodzami Konrada Jednookiego. I w tym momencie wbijamy się do inwazji prawdopodobnie na Pomorze. Jak mi się wydaje, że moglibyśmy to zrobić. I zrobimy. Boom. Mamy sporą przewagę na liczebną i. Ogólnie mamy dużą przewagę. Czego ty mnie w ogóle nie lubisz? Subtitle, declared war, defeated me. Aha. No dobra. Weźmiemy sobie naszych wasali. I oni na szczęście będą mają mniejsze siły niż my. Jak tutaj widzimy. Prawda, pomaga im Wołogoszcz, ale to im mało da. Gdyż my... O! Zginął. Znaczy, no i tak miał 50 lat, tak więc jego życie prawdopodobnie by nie było zbyt długie. Hejczyk domów Silesian otrzyma i hejczyk domów Kuja... O Boże, ile tytułów otrzyma. Otóż... Brandenburg stał się, przeszedł na polską, stał się polski. Jest teraz tam kultura polska największa. To więc tak, ja bym chciał podzielić was na pół i wysłać jedną połowę, aby się rozprawiła z wrogiem w Gdańsku. Chciałbym gridy mieć. No w sumie. Z tobą teraz poprawiam relacje. Super. Więc teraz oblegamy dwa zamki jednocześnie. Czyli zamki. To nie są zamki. Dwie posiadłości jednocześnie. Gotowe. Ten zaraz upadnie. Tutaj uderzymy na nich. A, to tu jeszcze jest świątynia. No dobra. I dołączymy do szatanistów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Okej. O, co? O, co się stało? Zginęło. Co? Dziwne. Ale to nieważne, gdyż wygraliśmy. Co się zmieniło ze Szczecin na Stettin? Nieważne w sumie. No. W tym momencie Polska jest bardzo duża. Podoba mi się to. I chciałbym uderzyć następnie jeszcze na Rzegowicie. I będę mógł na nich uderzyć. Wkrótce. Bo muszę poczekać chwilę, muszę poczekać aż tret spadnie, czyli jakiś rok. Jest nawet trochę mniej. Siege Equipment, Military Organization, Legalizm, aby centralizację wprowadzić większą. I teraz będę mógł, o ile się zgodzą, a raczej się zgodzą, będę mógł odbierać tytuły. Super. Teraz mogę odbierać innym tytuły. Więc jakie tytuły chciałbym odebrać? Może tak. Intryga, Known Plots, Siedziej. Pięknie. Nie. Nie mogę sprzedać. Dobra, więc siedzi w więzieniu. Spróbujemy zrobić tak. Nie mogę go zabić, ale mogę go wrzucić do ciemnicy. No, że on jest stary, to wkrótce umrze i tron przejmie jego syn. Tak, oczywiście. To będzie nasz R.
O, jeszcze. Nie no, mam nadzieję, że kolejny syn się nie pojawi nagle. Kiedy za dysaster? Okej, masz 12 lat i trzeba wybrać ci twoją edukację, no i ty zostaniesz wojownikiem. No i to jeszcze. No to ja bym poszedł w Fastling Vostrach czy Improved Keeps. To, bo wtedy będę mógł zbudować lepsze porty w okolicy. Czyli bierzemy już pierwsze kroki, wchodzimy na drogę feudalizacji społeczeństwa. Dobra, no nieźle. Statystyk może nie ma jakichś wybitnych, ale no jest jaki jest, wtedy można powiedzieć. Workship Ancestors. O, mogę za darmo zabić Hidzieja. Super, to mi się podoba. To mi się podoba i te... A nie, dobra. Chciałem jeszcze jego się pozbyć, ale ma brata. No, szkoda. To więc advisorem zostanie w tym momencie... Czemu ty mnie przestałeś lubić? I czego... Czy odprowadziłeś Agnatic Cognatic? O ty... O ty... O ty... To jest zdrada. Nie no, trudno. Właśnie, dlaczego ja nie mam rozdanych tytułów? Zapomniałem kompletnie o tym. W ten sposób troszeczkę relacje mi się poprawią. Wszystko dla niego. W ten sposób relacje mi się trochę poprawią. Dlaczego mnie tak ludzie nie lubią? Na przykład ty. Minus 24. Przecież ty mnie uwielbiałeś. Zrupowałem ci jakiś tytuł? Góry. Co tu jest nie tak? Ja rozumiem, że ja mam mnóstwo tytułów. Jakiś na przykład jak... Chiefdom of Silesia, Kujawia... Nie no, trzy tylko. To nie jest dużo. To nie jest jakaś ogromna ilość. Kurde no. Nie da rady zabić tego Mieszka Kujawskiego. Cholera, no kurde, oni są tak starzy, że zdążyli zabezpieczyć sobie wszystką tą sukcesję swoją. Podaż. Nie chciałbym mieć Kujawy. Dałoby mi się nawet bardzo. Żeby mieć Kujawy. Na przykład wybuchnijcie z tym, z rewoltą. Wtedy będę mógł was zabić, to będzie dobre. To jest. Robił mnie piorun? Nie, na szczęście. Ale z nim też się za bardzo nic nie stało. Okej, ono 7 lat w tym momencie. Można rozpocząć wojnę. O! Jakie są inne wojny, które by cię bardziej interesowały? Co, mam pobić Bohemię? No tak. Dobra. Okej, no to podbijemy Bohemię. Co tu dużo mówić? I co, wszyscy dołączycie? Nie, prawie nikt nie dołączy. To jest super wojna po prostu. Najpierw się zgadzacie, żeby zaatakować Bohemię, a potem nie chcecie atakować Bohemii. Co za ludzie. Przyniesie samą wystarczającą ilość, aby zdobyć te tereny. Praktycznie wszystko mogę oblec sam.
O nie. Ktoś mnie okrada. Aha, to dlatego chciałeś wojny. Chciałeś mnie okraść. Chciałeś mnie okraść. O, czy mogę tak zrobić? I czy będę mógł go zabić? To by było zabawne. O. O, werle zdobyte zostało. No nieźle. Wejście mi się powiększyło. Boże, pomoże się powiększyło. Mnie atakujesz na domyślicę. Mam tak mało punktów. Dobronega gryf. Co się stało? Mój obecny marszał. Kto był moim obecnym marszałem? Nie, ty nie. On. Ty byłeś marszałem. A, to dlatego. Mam nadzieję, że teraz umrzesz i twoje państwo się podzieli. Oni nie podzieli się. Jak umrzesz, szkoda. Masz tylko jednego syna. No i co z tego? Ale twoja reputacja jest zrujnowana, bo chcieli zabić wasala, który cię okradał. Ale. Co za zbrodnie. Po prostu jesteś królem, chcesz zabić kogoś, kto zachował się wobec ciebie niehonorowo. Zbrodnia. O, ile można? Praktycznie wszystko w tym momencie. Oh, wait, oni prawie wygrali z Saksonią. To trzeba ich powstrzymać. Nie może być, wiesz, z Saksonią nie możecie wygrać. Co? On tu się oni wzięli? Trzeba się wycofać przez Znojmo. O nie. O kurde, dobra, to ja się wycofam. Tylko na klaści wygrali. Trzeba zebrać moje wojska. No, chcę zdobyć Sandomierz. Nieważne. Jedyne co mnie interesuje w tym momencie to to, abym nie przegrał tej wojny. Muszę tutaj sprawnie manewrować wojskami, bo chyba mamy przewagę liczebną, jak się wszyscy zbierzemy. Nie, nie mamy. Więc trzeba ich wzmusić, żeby nas zaatakowali. Nie tak. To przez rzekę było całkiem niezłe, tylko że no... O! O! Właśnie o takie coś mi chodziło. Bo sprawdzę jeszcze, czy nie ma lepszych dowódców. 8. 8. Dobra, o to mi chodziło. Zobaczmy to. Nie mają co prawda o wiele większe wojsko, ale będą mieli ogromne minusy. I ta przewaga liczebna może im tak dużo aż nie dać. Chociaż... Wiesz, nie przegramy, to szkoda. Chociaż... Nie było aż takie złe, co prawda. Bo co prawda... przegraliśmy to. Dlatego ja tak mało dostaję z różnych siege'ów. Gdyż to jest... Nie... On mieli aliansa? O Boże... O dobrze, tak. O to mi chodziło. Też w pewnym sensie. Bo oni odpuścili. Poszli sobie gdzie indziej. Przez chwilę. Teraz ja mogę zaatakować tu i zdobyć... Na przykład Grodno. O, super. Nie żyje.
I teraz jak on zginie, to ja otrzymam wszystko. Minisk. Co się dzieje? Czego mój council za mnie rządzi? Halo. Nie no, po prostu ktoś zyskał duży influence. O, super. Chodzi o mnie. Nienawidzisz mnie, ale i tak pójdzie za mną. Okej, okay. Nie rozumiem kompletnie tej logiki, ale proszę bardzo. No i jak to wygląda teraz? Ta wojna się stała wojną na wyczerpanie po prostu. Mają... stracili przewagę. Mieli przewagę 1500, w tym momencie mają jedynie 1000. W trakcie oblężenia Pragi stracili ogromną ilość. O nie, o to było złe. To moją przewagę około 1500. W tym momencie zrobię tak. Cofnę się tu i wezmę z powrotem swoje wojska. Okej. Okay. Okej, okay, jak to wygląda? Mamy trochę ponad 3000. Kurde, chodźcie tutaj. No to za głupi ludzie. Czy tutaj jest w ogóle jakiś sposób, żeby... O, Allies in Wars. O, jest. Ty. A, jest busy, więc nie może nam pomóc. Chwala. Ja w tym czasie, kiedy on jest w Litomericach, odbiję Pragę. Znaczy, to czy przegramy, czy wygramy. Dobra, od tej bitwy zależą losy wojny. Mają jedynie przewagę 400 ludzi. Mamy przewagę taktyczną, prawda? Tak, oni nawet nie mają dowódcy na tym skrzydle. Ach, trudno. Zdarza się. To nie jest dobre. To jest głupie. Dlaczego on się nie chce? Dlaczego? Ile musisz zdobyć, żeby to wygrać? Dobra, tak więc ruszamy tam. A kiedy oni będą chcieli... O, halo? Kujawy dołączą. Kiedy on będzie chciał tutaj przyjść i odbić to, to wtedy ja uderzę... Chyba, że... Mogę ciebie za kogoś wydać, żeby mi pomógł? Na przykład tu. Severia. Jest Severia. To jest Severia? To, że ona jest trybutariuszem Kazarii. Ale możemy spróbować. Nie ma w tym nic złego. Czyli spróbuję. Kiedy ty masz urodziny? 1 august. No to wkrótce. Więc tylko poczekamy, wtedy stworzę sojusz. Ty robisz, głupku? O mój Boże. Stworzę sojusz i... ona do mnie przyjdzie ze swoim prawie 2000 ludzi. O, super. Jest, zgodziła się, teraz tak. Form Alliance. Jest. Dołącz do mnie, błagam. Dołącz. Jeżeli dołącz, to wygramy tą wojnę. Jest. Jest, dobra. O. Taktyczne sojusze. Dobra, o, jeszcze ten skończył wojnę, czyli 600 dodatkowych ludzi zyskamy. Okej, okay, dobra, zbieramy się tu. Wszyscy. Wygrywamy tą wojnę. Nie wygląda to jeszcze tak źle. Mam nieznaczną przewagę. Dlaczego... każesz mi robić przeróżne prawa, które i tak nie przechodzą? Człowieku. O nie, ale zepsułem. Ale zepsułem. Nie mam jak się wycofać. O nie. Boże, on, jak on do mnie przyjdzie... Nie przyjdzie. Szkoda.
się wycofaj. Dobra, w ten sposób stracimy najmniej. Chcę poczekać, aż ona dotrze tutaj, czyli za jakiś miesiąc. Niecały. Jak ona dotrze, to wygramy. Ale myślę, że tutaj sobie zakończymy. Ja byłem Treshon, a to było Crusader Kings 2. I w następnym odcinku, no cóż, wygramy tą wojnę. Ja mam taką nadzieję, bo w tym momencie oni tutaj przychodzą. Jeszcze się wycofują. I w tym momencie mamy nad nimi przewagę liczebną. A to nawet ostatnia bitwa odcinka. O! Ostatnia bitwa odcinka. Tak. Wyprzejdźcie do Krakowa. Ostateczna bitwa. Tak. To będzie najlepsze. Uwaga. I w tym momencie odwracają się losy wojny. Cześć.